Dlatego mam nadzieję, że ten panel będzie krótki, szybki, żartuję. Słuchajcie, będziemy mówić, jak tworzyć jakościowe kampanie reklamowe na YouTubie. Ja się bardzo cieszę, że to jesteście wy, Happy Entertainment, czyli Happy End, dlatego że to są ludzie, którzy przecierali szlaki na YouTubie w zasadzie, czyli kawałek szparagów, tak jak już powiedziałem, jest Karolina oraz Martin Stankiewicz, a poprowadzi ten panel Łukasz Głąbicki. Zapraszam. Kiedyś powiedziałem taki żarcik, Łukasz Głąbicki, pokaż bicki, i uważam, że to jest jeden z najlepszych suchych dowcipów tego eventu. To prawda, to prawda. Mamy majki? Ekstra. To już. Jest okej. Okay. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Ja zdejmę kurtkę, żeby nie było, że wychodzę, po prostu jest tu zimno strasznie. Ja chciałam zwrócić uwagę na strój Martina dzisiejszy. Stylóweczka jest. Jest. Właśnie nie ma. Nie ma stylóweczki. Jest stylóweczka, nie ma, ale nie jest. Bo ja teraz mam nowy taki trend, że ja wchodzę w monochromatyczne kolory. I teraz staram się nawet dzisiaj w brąz. Jest taki piaskowy trochę, tutaj ten pomarańcz. I tutaj chciałem też powiedzieć, dzisiaj pokazywałem Karolinie, że mój pomarańcz nawiązuje też do tego, że tu mam pomarańczowe też na majtkach papryczki. No, tak. A ja jakby chcąc sprostać wyzwaniu, też ubrałam się na kolorowo, aby tutaj nie odstawać od Martina, a tu się okazało, że... To ja przepraszam. Tak, że wygrałam. Szaro-niebiesko. Słuchajcie. Dobrze, że masz te dżinsy chociaż. Jakościowe kampanie reklamowe na YouTubie to jest, mam wrażenie, taki zbitek słów, który wszędzie, w każdej prezentacji, w każdym wystąpieniu, w każdym spotkaniu z klientem pada. I biorąc pod uwagę to, jak wyglądają kampanie na YouTubie i jakie są jakości właśnie, myślę, że każdy rozumie to pojęcie, ten zbitek słów na swój sposób, więc może zacznijmy od jakichś tam brzegowych kwestii. Co to w ogóle dla was oznacza? Co wy rozumiecie przez stwierdzenie, że kampania jest jakościowa? To się ustalmy to sobie. A na początek jeszcze chciałem powiedzieć, że liczymy też na wasze pytania, więc jak skończą mi się moje, to będę was tutaj napastował, także możecie śmiało je sobie przygotować. I my też będziemy pytać, ale będziemy robić test później wiedzy, czy słuchacie. Tak jest. Co to dla was znaczy? Czym dla was są jakościowe kampanie reklamowe? Co to znaczy, że kampania jest jakościowa? Bardzo dobrze, że zaznaczyłeś to, że dla każdego jakość jest czym innym. Dla jednych jakość jest tym, jak często publikują swoje treści, dla kolejnych jakością jest to, jak wygląda ich sposób komunikacji z klientem. Dla nas jakość od 2 lat jest tym, w jaki sposób chcemy prezentować swoje treści. I 2 lata temu stwierdziłyśmy z Natalią, że chcemy, aby nasze treści były bardziej profesjonalne i żeby kanał Szparagi był taką hybrydą między światem YouTube'owym a światem filmowym. Po prostu zobaczyły mój kanał i wtedy pozazdrościły. Nie. Więc wtedy stwierdziłyśmy, że fajnie będzie, jeżeli będziemy mogły współpracować z filmowcami i uczyć się od nich, bo to o to nam chodziło, żeby zyskiwać nową wiedzę. Więc dla nas ta jakość to jest obrazek, jaki prezentujemy i to, żeby te filmy były jak najbardziej filmowe i zaskakiwały naszych widzów cały czas. Więc to jest u nas jakość, a ciekawe jest to, że tak samo jak my, takie samo podejście do swoich filmów ma Martin. Tylko właśnie teraz pytanie, bo tutaj tak jak powiedziałaś o tej jakości, ale w kontekście bardziej filmowym i filmów, ale pytanie, co jest jakością dla kampanii marketingowej, bo jakby marketerzy mają swoje cele i to są tak zwane KPI. I najczęściej KPI to rozwiniesz skrót, Łukasz, bo ja nie znałem tego. No to są, mówiąc w dużym skrócie, cele, tak, które tylko, musi wypełnić. Key point indicators. Tylko najgorzej jest to, że w takiej nomenklaturze teraz w rozumieniu agencji KPI oznaczają cyferki, które musimy dociągnąć. I ja mówię, halo, my jesteśmy jednak twarzami, robimy kampanie wizerunkowe i okej, ja rozumiem, że chcecie wydawać pieniądze i oczekujecie jakiegoś tam zasięgu, bo po to do nas przychodzicie, ale jednocześnie zasięg to nie wszystko i uważam, że jakby musimy zrozumieć, że jeżeli chcemy robić jakieś jakościowe rzeczy, to nie pokazujemy później, o jakie cyferki dociągnęliśmy. Dokładnie, tym bardziej, że my nie mamy wpływu często na to, jak potraktuje nas algorytm i co się wydarzy na YouTubie i jak to przejdzie przez komputer, bo to komputer decyduje o tym, jakie filmy są wyświetlane, więc w proponowanych na przykład. Więc
ciężko jest mówić markom, że tak, na pewno dostarczymy wam 300 tysięcy wyświetleń w 3 miesiące, w ogóle nie ma żadnego problemu, bo tak naprawdę nie wiemy tego. I nikt z nas chyba nie wie. Jak ktoś wie, to może mi powiedzieć. I z drugiej strony, tak jak właśnie tutaj Karolina wcześniej wspomniała, nasze kanały też w dużej mierze zaczęły ewoluować i tak z takiego dość prostej rozrywki, którą gdzieś tam zaczęliśmy robić, takiej bazującej na jakichś tam stereotypowych dowcipach, staraliśmy się jednak robić coraz bardziej ambitne rzeczy i siłą rzeczy nie wszyscy widzowie, którzy wcześniej nas oglądali, dalej chcą nas oglądać, więc te cyferki nie zawsze się zgadzają, ale z drugiej strony ja wiem, że mogę powiedzieć klientowi, okej, może to nie będzie miało tylu wyświetleń, ale zrobię wam naprawdę content, z którego później będziecie dumni. Ale koniec końców najczęściej to też jest tak, że jednak z tymi treściami też idą te cyfry, bo jednak dobry materiał się też może obronić. Czyli upewniam się, że dobrze zrozumiałem. Z waszego punktu widzenia jakościowa kampania reklamowa to jest taka, jest wtedy, kiedy po prostu dowieźliście bardzo dobrej jakości produkt, czyli zrobiliście, mówiąc wprost, bardzo dobry, fajny, ładny film, a dla klienta ona jest jakościowa wtedy, kiedy jest skuteczna, czyli albo wpłynie na jego wizerunek, albo są też kampanie sprzedażowe, prawda? Czy albo coś dla tego klienta sprzeda. Znaczy właśnie ja uważam, ja cały czas mówię klientom, że współpraca z youtuberami, zwłaszcza takimi jak my, to jest raczej model wizerunkowy i że my, dlatego ja, to nie jest tak, że okej, ja zrobię bardzo ładny film, będzie fajnie wyglądać, będzie śmieszny i tego typu rzeczy, tylko ja wiem też, że ja muszę spełnić oczekiwania briefu, który mi przesyła agencja, więc jakby to nie jest tak, że ja dostaję brief z zadaniem, gdzie marka pokazuje swój jakiś tam świat, swoją myśl i ja chcę w to wszystko zawrzeć w filmie. Ja chcę, żeby później marka pokazywała to gdzieś i była dumna z tego projektu i nie czuła też, że jest doklejona do jakiegoś filmu, który wcześniej miałem przygotowany i sobie teraz wyciągnę z mojej szuflady jakiś tam film, który miałem w planach i dokleję klienta. Tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że internet jest nowym medium i tak naprawdę mamy bardzo szerokie pole do popisu, aby pokazać razem z markami, że możemy tworzyć świetne kampanie, o których będzie jeszcze bardzo długo głośno. Więc świetna kampania, jakby to nie jest tylko to, że miała miliony wyświetleń, bo po prostu zrobił ją ktoś, kto robi milion wyświetleń w dzień. Nie? Jakby świetna kampania to jest też taka, która przekazuje takie rzeczy, o których chcemy mówić. Wysyłamy sobie te linki, bo mamy, jakby chcemy o tym rozmawiać, pokazywać, to jest dobre i to do mnie dotarło rzeczywiście i jestem z tego zadowolony, że mogłem to obejrzeć. I najlepsze jest, gdy udaje się wprowadzić tak markę w ten świat filmowy, że ona jest faktycznie bohaterem tego całego storytellingu, że przykład mojego filmu Facet kontra Ikea. Wyobraźmy sobie, że wycinamy klienta, to tego filmu już w zasadzie nie ma, a z drugiej strony widz jest na tyle wciągnięty w ten film, że mam powiedzmy tam 70% dokończeń na 15-minutowy film w internecie, to jest naprawdę dużo. I więc człowiek w tytule widzi Facet kontra Ikea, wie, że to jest reklama, i tak klika, i tak ogląda to z zaangażowaniem i to jeszcze poza tym, że IKEA sama się pojawiła, tam jeszcze było sporo założeń briefu, czyli na przykład meble rozładowują napięcie i tego typu rzeczy, których normalny widz nie widzi, no ale oczywiście klient i agencja mają taką potrzebę i rozumiem, bo tak wyglądają kampanie i ja to wszystko wprowadzam, jakby ten cały storytelling jest w tym filmie. No. Z jednej strony cieszy mnie bardzo to, że coraz częściej mówimy o jakościowych treściach, jest coraz więcej twórców, którzy stawiają na to, żeby faktycznie robić te treści jakościowe, żeby nie robić filmów o tym, że się zjada kupę, tylko żeby zrobić film o czymś sensownym. Ale takie się robiło? Nie wiem, gdzie Łukasz wchodzi. Nie będę wymieniał nazwisk na osób, które występowały na tej scenie jakiś czas wcześniej, dzisiaj, ale są twórcy różnych takich filmów wśród nich. Mam takie wrażenie, że
łatwo jest powiedzieć i apelować i tworzyć te jakościowe treści w sytuacji, w której ma się już pozycje, zasięgi, mówiąc też wprost z punktu widzenia młodych twórców, ma się za co żyć, więc można jakby świadomie stwierdzić, dobra, może będziemy mieli trochę mniejsze wyświetlenia, ale jesteśmy w stanie taką decyzję świadomą podjąć, a z drugiej też strony i z uwagi na algorytmy, i z uwagi na to, że ludzie zawsze jakby zawsze większą popularnością cieszyły się treści mniej jakościowe, wydaje mi się, że młodzi twórcy mogą po prostu chcieć iść na skróty, żeby szybciej zbudować sobie te zasięgi. No, przykład kanału Kruszwila czy kanału kamerzysty Kruszwila, które były najszybciej rosnącymi kanałami na polskim YouTubie, takimi, które mają najszybciej zdobyły 1 000 000 subskrypcji, pokazuje, że jednak te niejakościowe treści są popularniejsze. I co byście tym młodym twórcom, to jest najdłuższe pytanie na świecie. Ja już straciłem przy drugim słowie, więc ja patrzę na niego, w ogóle myślę, co będę robił na afterze, jaki drink sobie zamówię. Co byście im poradzili? W sensie, którą oni powinni iść drogą? Jak ich przekonać? Whisky z kolą. 3 razy? Którą drogą powinni iść? Jakby... Jak ich przekonać, że jednak jakość? Ja mam wrażenie od jakiegoś czasu, jak rozmawiam z twórcami i nawet z kilkoma osobami, które dzisiaj spotkałam, rozmawiałam na ten temat, że właśnie żyjemy pod taką presją popularności i tego, żeby nasze wideo miało jak najwięcej wyświetleń i żeby dotarło po prostu do jak największej grupy osób. Okej, to jest ważne, ale nic ponad to, co chcemy tak naprawdę przekazać. I to jest to, co my stwierdziłyśmy, że w pewnym momencie chcemy robić. Żeby nie zwariować i żeby... nie doprowadzić siebie do takiego stanu, w którym nie wiem tak naprawdę, kim jestem i co się ze mną dzieje, to my postanowiłyśmy, że nieważne jakby, że może niektóre treści nie mają tyle wyświetleń, ile powinny mieć, ile miały nasze stare filmy, ale chodzi o to, żeby cały czas tworzyć i żeby mieć taką radość z tego, co się robi i żeby to nie było tylko ślepe podążanie za cyferkami, tylko taka realizacja po prostu, bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi rezygnuje, bo podąża za tymi cyframi, a potem nagle się orientuje, że gdzieś coś stracił i tak naprawdę nie wie, co ma teraz robić, bo gdzieś się zagalopował w tym, co kierowało nim na początku. Więc przykre jest to, jak dużo ludzi ze środowiska naszego, z naszej branży kończy po prostu z depresją i nie ma chęci do tego, żeby cokolwiek robić. No i właśnie to jest takie nasze lekarstwo, bo też w pewnym momencie znalazłyśmy się w takim momencie, gdzie nie wiedziałyśmy, co się właściwie z nami dzieje. Ale to jest to, co nam pomogło, czyli taka radość stworzenia i uczenia się nowych rzeczy. To, że połączyłyśmy, jakby stwierdziłyśmy, że nasze filmy mają być bardziej fabularne i mają uczyć nas tak naprawdę filmu i tworzenia filmów, to nam dało taką nową energię. Okej, świat influencer marketingu poznałem, fajnie. Nie znam świata produkcji filmowej takiej od A do Z, więc pojawiamy się w nowych rolach z Natalią, bo pojawiamy się, jakby piszemy scenariusze, ale już tak bardzo profesjonalnie. Reżyserujemy nasze filmy, ale także dyrygujemy ekipą filmową, co jest niesamowitym doświadczeniem i to nam daje taką energię do działania i sprawia, że nie gubimy się w tym co się dzieje. Tylko to, co właśnie Łukasz wspomniał, my mówimy trochę z punktu takim osób, które już wyszły, już coś osiągnęły i możemy nagle sobie, mamy pewien tam pułap i finansowy i pułap widzów i możemy sobie nagle powiedzieć, okej, to zmieniamy się w tą stronę. Ale to nie jest tak, że my zrobiliśmy taki numer, że ja będę robił tę bardzo prostą rozrywkę i nagle się przekształcę. Ja jak zaczynałem na YouTubie, miałem 20 chyba... 4 lata, coś takiego, jestem starym człowieczkiem niestety, mam 28 lat i czuję się, że to już jest moja końcówka, ale wracając... To jakby... tak już stary, ja myślę, że...
Ja zawsze byłem zgodny ze sobą. W sensie o to chodzi, że w momencie, jak ja tworzyłem w tamtym czasie, to też to nie było, co się kliknie. Oczywiście wtedy miałem dużo większe parcie na te kliki i jakby mierzyłem trochę wartość tymi klikami. Ale też nie zaczynałeś kariery z myślą, że musi się kliknąć i muszę być sławny, muszę mieć współpracę samym początku. To właśnie my nie. Jakby u nas to było raczej taka w sposób na nudę i zobaczmy, co z tego będzie, bo w sumie jest to fajna rzecz. A teraz większość ludzi idzie jakby biznes. To jest dla mnie przykre w YouTubie, że ja widzę, że często kanały niestety się gdzieś tam, które pojawiają, jak grzyby po deszczu. Nie wiem, czy grzyby się pojawiają po deszczu. W każdym razie ich pierwsze pytanie to jest wtedy, jak zarabiać na YouTubie? Co zrobić, żeby to się kliknęło? Jakby myślę, że siłą naszą twórców jest po prostu treść i żebyśmy robili to, co chcemy. I okej, to może nie przynosić pieniędzy. Nam to przynosi w tej chwili, bo mamy tak, a nie inną sytuację, ale wydaje mi się, że jeżeli wam zależy, to powinniście nawet robić za dnia jakieś inne rzeczy, gdzieś tam zarabiać z czegoś innego, a koniec końców tworzyć na zasadzie pasji. Ja wiem, że to łatwo mówić i to fajnie brzmi, ale to też jest ciekawe rozwiązanie, bo w momencie, gdy na przykład twoja pasja i hobby się zamienia w pracę, to też już przestaje być troszkę takie, sprawiać aż taką przyjemność. To blokuje. No i właśnie to jest to, co widzimy teraz w tym momencie, że większość ludzi, z którymi obcujemy, jest po prostu przytłoczona tym, co się dzieje. Zrobimy mały quiz. Kto z obecnych na sali chciałby zarabiać na swoich treściach? Niech podniesie proszę rękę do góry. A kto zarabia na swoich treściach? Tak z 1/3 mi się wydaje, nie? A czy czujecie się sfrustrowani tym, że nie zarabiacie? Jakby w sensie... No w sumie, no, dobra. Pytanie retoryczne. Nie, wiecie, właśnie to jest taki problem. Tu trochę też nie chcę odpływać od tematu naszego, ale problem jest taki, że koniec końców, gdy już zarabia się na tych treściach, to się widzi, że to nie jest nadal wystarczające i satysfakcjonujące, że jednak cały czas... Więcej. Więc no... Czego waszym zdaniem początkujący młodzi twórcy, którzy dopiero zaczynają budować sobie społeczność, grupę odbiorców, zasięgi, czego absolutnie nigdy nie powinni robić i na co absolutnie nigdy nie powinni się godzić? Ale w kontekście współpracy z marką, tak. Znaczy, moim zdaniem musimy pamiętać, że nawet jeżeli mamy pierwszy klient się do nas odzywa i jesteśmy podekscytowani, że wow, wreszcie ktoś nas zauważył, to pamiętajmy, że to już jest mała cegiełka, która będzie budować dalej wasz wizerunek i wy musicie już od początku pamiętać, że musicie mieć jakiś taki swój minimalny przynajmniej kodeks moralny, też zasad gdzieś tam jakichś takich wobec klienta, bo w momencie, jeżeli sobie dacie raz wejść na głowę, to będą oni to wykorzystywać cały czas. Ja nie mówię, że trzeba kaprysić i mówić, że tego nie zrobię i tamtego nie zrobię, ale jednak czasem powiedzcie, że wy to jednak znacie swojego widza, swojego czytelnika, swojego odbiorcę i zasugerujcie agencji jakiś pomysł, który, jeżeli nie czujecie tego, co oni właśnie zaproponowali. A jeżeli na przykład w ogóle nie czujecie tej kampanii, a jest to wasza pierwsza kampania, która potencjalnie może wejść, to też jej nie róbcie. Prędzej czy później, jeżeli wasze treści są fajne i dobre, to się odezwie klient, o którym marzycie. Ja wiem, że to łatwo mówić, bo nam wyszło i ja się często łapię na tym, że ja tu siedzę, bo mi się udało. Ja wiele popełniłem błędów, ja popełniłem właśnie wiele współprac, gdzie troszeczkę przesadziłem, gdzie pokazałem tej marki za dużo, bo klient chciał i ja chciałem też w jakiś tam sposób, żeby był z tego zadowolony i koniec końców to nie wychodziło, bo widz nie był z tego zadowolony. Ja wtedy pokazywałem marce i mówię, słuchajcie, zrobiłem tak, jak chcieliście, ale koniec końców to ja miałem rację, więc ufajcie swojej intuicji. I jeżeli czujecie, że to nie jest dobre dla waszego brandu, to tego nie róbcie. Tym bardziej, że pamiętajcie, że to, co odróżnia nas, twórców, od tego bloku w telewizji czy przed seansami w kinach, że jednak pokazujemy swoją twarz i my, jeżeli jakiś tam produkt reklamujemy,
to bardziej lub mniej będziemy zawsze z nimi związani. Więc ja nie mam tak, że ja bym nie potrafił reklamować produktu, którego na co dzień nie wykorzystuję. Więc w tej chwili tak naprawdę utrzymuję się tylko ze współprac z moimi love brandami, z którymi bardziej lub mniej zawsze chciałem współpracować i to wychodzi. No ale też jakby to, co mówisz, to jest wszystko tak to, nauka na swoich błędach i przekazujesz ją dalej, więc tak to traktujmy. Od nas taka rada, którą praktykujemy od jakiegoś czasu, zawsze doprowadzamy do tego, aby spotkać się z klientem. To jest czasem trudniejsze, łatwiejsze, ale staramy się, żeby do tego spotkania doszło prawie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że do momentu, kiedy nie spotkamy się z kimś, jesteśmy dziewczynami z prezentacji albo kimś z filmów, których bardzo często przyjmujemy jakąś rolę, postać, gramy kogoś, więc nie są w stanie określić, kim tak naprawdę szparagi są. Więc doprowadzamy do spotkania, żeby zobaczyli, że jesteśmy myślącymi, młodymi kobietami, które mają jakiś cel i zawsze, kiedy dochodzi do spotkania, finalizujemy współpracę. Jaki jest największy koszmar, jaki przeżyliście w ramach współpracy? Najtrudniejsza, najgorsza współpraca, czy sytuacja związana z zarabianiem pieniędzy na treściach, które tworzycie? Najlepiej z nazwami marek oczywiście, ale rozumiem, że niekoniecznie. Chyba zawsze najgorzej jest w momencie, kiedy już podejmiesz jakiejś współpracy, podpiszesz umowę, jesteś już na planie i nagle dochodzą takie uwagi, które zaczynają za mocno ingerować w twoją wizję. Albo rzeczy, które nie są już do zrobienia realizacyjnie, bo jesteś już na planie, masz ekipę i po prostu wszystko jest dopięte. Każdy pion działa wedle ustaleń i nie wiesz już tak naprawdę, co zrobić. Wtedy przychodzi myśl, no dobra, to co? Nie wiem, zerwać tą współpracę, nie zrobić tego, jakby co się dzieje. A jakby wtedy trzeba odetchnąć troszeczkę, zadzwonić, porozmawiać, zrobić sobie taki call klient, agencja, my i jakby dojść do porozumienia, o co tak naprawdę chodzi. Ale to chyba takie najcięższe sytuacje, jeśli chodzi o współpracę. Czyli takie nieoczekiwane zwroty akcji, kiedy już myślisz, że jesteś na finiszu, bo realizacja filmowa jest tak naprawdę już najprostszą rzeczą z całego procesu powstawania współpracy. A czy w ogóle dla mnie największym koszmarem jest sam proces kreatywny? Dlatego ja tak bardzo biorę mało współprac, bo chciałbym, żeby każda współpraca, którą robię, była jakościowa, żeby klient zawsze był zadowolony, żeby widz był zadowolony i przede wszystkim, żeby narcyz siedzący tutaj też był zadowolony, a mnie bardzo trudno zadowolić. Więc to jest tak, że ja w tej chwili mam kilka stałych klientów, z którymi mam gdzieś bardziej lub mniej dobry flow i to jest fajne, bo ja dostaję naprawdę bardzo dużo briefów. To nie jest tak, że ja po prostu czekam, aż ktoś się odezwie. Ja w tej chwili odrzucam i to też nie chcę tutaj, żeby to jakoś pysznie zabrzmiało, ale jeżeli ja nie czuję, ja potrafię poświęcić 3 dni, zanim odpiszę klientowi, czy chcę to realizować. Czytam brief, zastanawiam się, burzuję się sam, później burzuję się z moją ekipą kreatywną. Jeżeli ja uznaję, że nie jestem w stanie stworzyć żadnego fajnego filmu, który zadowoli mojego widza i klienta i faktycznie odda ten produkt, to ja tego nie robię. I to jest bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ ta praca jest koniec końców często jałowa i nieefektywna, w sensie, bo ja poświęcę te 3 dni po to, żeby na koniec odpisać nie, dziękuję, ja tej współpracy jednak nie zrobię. A czasami nawet bywa tak, że ja się wreszcie coś wymyślę, uznam, że ten pomysł jest naprawdę fajny i klient jednak mówi, nie, no to panu dziękujemy. Jednak, bo to też jest tak, właśnie to też jest ważne, to taka rada dla wszystkich. Jeżeli dostaniecie propozycję od klienta nagle, o, słuchajcie, tutaj taki i taki jest zainteresowany współpracą z wami, to nie myślcie, że to już wyszło, bo to nie wyszło, to jest dopiero początek i prawdopodobnie oni jeżeli odpiszą i się zgodzą, to może to będzie za miesiąc, może za 2, a najczęściej to jest tak, że oni w ogóle nie odpisują. I tu też jest apel do wszystkich agencji, jeżeli ktoś jest z agencji. Jeżeli nawet klient ostatecznie nie zdecydował się na współpracę z danym twórcą, to odpisujcie proszę, ponieważ to jest jakiś tam szacunek. Ja to nazywam czarna dziura. Ile pomysłów trafiło do takiej czarnej dziury, z której nigdy nie powróciły i po prostu gdzieś zaginęły w akcji, których nigdy nie zrealizujemy, bo tak naprawdę zapominamy, że w ogóle kiedyś był taki
pomysłów. Tak, więc ja dlatego też często tak robię w przypadku klientów, że ja nie staram się najpierw zapytać, na ile klient jest mną zainteresowany, bo bardzo nie lubię, gdy przychodzi agencja i mówi, no tutaj my chcemy współpracować z takim i takim klientem i być może coś wyjdzie, ale jakbyś mógł wysłać nam jakiś pomysł na film. Jakby te pomysły nie biorą się z rękawa, one nie, ja nie mam właśnie takiej szafy, którą wyciągam i mam 20 pomysłów, fu, tu wyrzucam, za dużo kawy wypiłem. Więc jeżeli ja naprawdę mam się poświęcić, gdzieś tam kreatywnie zburzować, to chciałbym mieć minimalną pewność, że klient jest faktycznie mną zainteresowany, a nie jest to na poziomie nawet przetargu, bo później się okazuje, a to w ogóle nie wygraliśmy tego przetargu, więc tego klienta nie mamy i tyle. Więc no, my z tego pracujemy, no. Żyjemy. Jest taki moment w życiu twórcy internetowego. Dobra, ja jestem taki szybki, później nagle takie spowolnienie, Łukasz tak zwalnia. Sinusoidalny, nie? Tak. Jest taki moment w życiu twórcy, w życiu youtubera, kiedy dowiaduje się, że istnieje coś takiego jak sieć partnerska, czyli popularnie zwany MCN. Akurat wszyscy, jak tutaj siedzimy, byliśmy w jednym kiedyś wspólnie i współpracowaliśmy tam. Tylko ty po drugiej stronie barykady. Tak. A jest też taki trend, o czym na pewno jak się interesujecie tą branżą, to wiecie, że jednak duzi twórcy opuszczają sieci partnerskie, tworzą jakieś własne przestrzenie, własne firmy. I chciałem się was zapytać, czym dla was był MCN i kiedy waszym zdaniem MCN, sieć partnerska, przydaje się twórcom? Bo to też oczywiście nie jest tak, że wy wyszliście, bo wszystko tam, tak podejrzewam, bo wszystko tam było złe. W jakimś momencie kariery zdecydowaliście, że lepiej wam będzie inaczej. No ale jest oczywiście mnóstwo twórców, którzy wciąż w tych sieciach partnerskich są. Co waszym zdaniem sieci partnerskie twórcom dają? Kiedy warto? A kiedy warto pomyśleć już o jakichś innych rozwiązaniach, że tak powiem? To, co nam dała sieć partnerska, to na pewno takie poczucie, że ktoś zwrócił na nas uwagę, bo my bardzo szybko dołączyłyśmy do sieci partnerskiej jako bardzo mały kanał i po prostu pomyśleliśmy, okej, to jest pierwszy moment, w którym czujemy się wyjątkowe. Następne co dała nam sieć partnerska, to oczywiście eventy i spotkania, gdzie mogłyśmy poznać Martina na przykład, czy innych twórców i nawiązać pierwsze więzi, kontakty. Ale myślę, że znaczy to też jest wiadome, że sieć partnerska, z którą współpracowałyśmy, po prostu w pewnym momencie zmieniła troszeczkę swoje cele i mówiła otwarcie o tym, że nastawia się na małych twórców, bo tak, no taki mieli model biznesowy, prawda? Więc to był moment, w którym stwierdziłyśmy, że nie, że może warto spróbować czegoś samemu, skoro nie dostajemy już tego, co dostawałyśmy na samym początku, bo nie było nam to już zupełnie potrzebne. Ale na pewno taką możliwość poznania twórców, poznania rynku i taką opiekę, no bo na początku nikt z nas nie wiedział, jak ma pozyskiwać kontakty, jak ma negocjować warunki, więc otoczył nas taką opiekę, bardzo dużo nas nauczył. Ale w pewnym momencie zauważyłyśmy, że już nie dostajemy niczego nowego. To jak taka mama, nie? W sensie, nie, musimy też, jakby to, co jest ważne, taki MCN, a w zasadzie ja tu też podam z nazwy, bo nie chcę w żaden sposób krytykować, bo byliśmy w LiveTube'ie i uważam, że LiveTube stworzył ten rynek w Polsce, jeżeli chodzi o youtuberów. W sensie on nauczył, oni pukali do drzwi cały czas wszystkich agencji, mówili, to są youtuberzy, teraz te współprace mogą wyglądać tak i tak. Byli blogerzy, oni już zarabiali całkiem fajne pieniądze i się łapali za głowy, jak możemy, mając takie cyfry na YouTubie, zarabiać tak małe pieniądze, patrząc relatywnie. I oni jakby nauczyli klientów, że takie kampanie muszą kosztować. I ja zawsze będę doceniać to, co zrobił LiveTube dla polskiej branży influencerskiej. Ale ja w pewnym momencie poczułem, że to jest taki
podmiot, który stoi pomiędzy twórcą i agencją, klientem. Czyli on musi z jednej strony zaspokoić klienta, a z drugiej strony też twórcę. I ja w pewnym momencie miałem takie poczucie, że ja nie mogę odmówić na przykład współpracy, bo w tej chwili na przykład nie jestem dla sieci rentowny. I to nie o to chodzi. W tej chwili na przykład mam właśnie menadżera, gdy ja mówię mu po prostu nie, ja nie chcę tej współpracy, to mój menadżer pracuje dla mnie i on rozumie, że ja tej współpracy nie chcę i to się liczy, więc wydaje mi się, że sieci partnerskie są cały czas ważne, ale pamiętajmy też o tym takim, żeby nie dać się odciąć od właśnie klienta, od agencji, bo wydaje mi się, że im krótszy jest ten taki łańcuch pokarmowy, tym lepiej, ponieważ nagle jest efekt głuchego telefonu i później jest też spychownictwo i nie wiadomo tak naprawdę, kto nawalił. Influencer stwierdzi, że to agencja nawaliła, czy tam właśnie sieć partnerska. Sieć partnerska zwali winę na przykład na influencera, później jeszcze agencja klientowi powie, że coś jeszcze innego, więc wydaje mi się, że im bardziej to jest skondensowane, tym lepiej. Ja nie uważam, że te wszystkie podmioty mają rację bytu i powinny istnieć, ale na przykład, nie wiem, w tej chwili jak współpracuję chociażby z Ikeą, gdzie ja mam kontakt poprzez agencję HFM i oprócz tego mam też bezpośredni kontakt z klientem. Jakby ten klient cały czas aktywnie działa sam, ale również z agencją. I myślę, że to jest najfajniejszy model. W sensie. Tym bardziej, że musimy pamiętać po prostu o tym, że to nie jest jedyna opcja. Jak zaczynaliśmy, no to była jedyna opcja, bo inaczej jakby nie miałeś dostępu do tego, co się w ogóle dzieje w branży. A teraz już tak naprawdę mamy dużą świadomość tego i wszyscy budujemy ten rynek i nie jest to jedyna opcja, najważniejsza. Możemy wybrać różne drogi i my to też zrobiliśmy. Ja trochę miałem na początku poczucie, że to może być na takiej zasadzie, że oni mnie wychowali, w jakiś tam sposób pokazali rynkowi i nagle ja idę na swoje. Ale no kurczę, no, nikt nigdy nie obiecywał, że ja będę wierny. Dlatego ja się zastanawiam z punktu widzenia w ogóle tych takich sieci partnerskich, jak oni dają radę sobie biznesowo, bo tak naprawdę oni budują całą swoją wartość na kimś. Nie, de facto oni mają swoich pracowników, ale bez twórców oni w żaden sposób jakoś tam nie mogą funkcjonować. I dlatego widzę też właśnie, że teraz LiveTube czy Talent Media czy inne te sieci partnerskie zmieniają ten model, bo dostrzegają tą wadę. Oni wtedy byli świetni, byli potrzebni, bo wszyscy chcieli do takich podmiotów należeć, a teraz każdy jednak albo tworzy własne podmioty, albo coraz bardziej no, chce być niezależny. No. Tym bardziej, no nie ukrywajmy, no jakby tu też wchodzi kwestia finansowa czysto, czyli jeżeli możemy zjeść cały tort, to wolimy zjeść cały tort i później mieć cukrzycę. YouTube czy telewizja? Co jest dla was fajniejszym medium dzisiaj? No oczywiście, że YouTube. No jakby chyba dla wszystkich siedzących tutaj, jeżeli mieliby wybrać czy internet, czy telewizja, no to wybierzemy telewizję. Fantastycznie, że zapytałaś o to. Kto z was uważa, że YouTube jest fajniejszy od telewizji? Ręka na górę. A kto uważa, że telewizja jest fajniejsza od YouTube'a? No właśnie. Dobra, ale a kto nigdy nie podnosi ręki? No widać, że tu ludzie są z internetu, więc zawsze będą bronić swoich. Nie. Ale widzisz, właśnie jeżeli chodzi o YouTube czy telewizja, dla mnie telewizja nigdy nie była celem. Jakby telewizja nie jest też moją estetyką, formą, ale gdybyś zapytał YouTube czy kino, to teraz bym powiedział kino. Ja jakby bardzo marzę o tym, żeby pójść gdzieś do przodu, żeby tworzyć filmy. Więc gdybyś mi powiedział YouTube czy telewizja w rozumieniu, że nagle dostaję możliwość reżyserowania jakiegoś własnego serialu dla TVN-u, to absolutnie tak, zróbmy to. No więc, ale nie uważam na przykład taki przejście do telewizji w formie nagle maskotki z internetu jest bezsensowne moim zdaniem. Właśnie też o to chciałem zapytać, bo często spotykam się z taką opinią ze strony twórców internetowych, że ta telewizja to jest stara, że tam ten Tańc z gwiazdami, Nina Terenty i to wszystko to jest w ogóle okandu. W ogóle wiecie, że Gimper jest teraz w finale Tańca z gwiazdami i podobno oburzenie wywołało to. Oburzenie, bo podobno nie tańczy zbyt dobrze. Nie wiem, nie znam się na tańcu, ja bym lepiej nie zatańczył. Trzymamy kciuki oczywiście. I z jednej strony właśnie jest to narzekanie na telewizję, że ona jest przestarzałe medium, że to jest bez sensu, że ktoś za nas decyduje, kiedy mamy oglądać i co. A z drugiej strony coraz więcej twórców decyduje się na współpracę z telewizją. Mrozik, który miał tutaj być z nami, był w Agencie. Tomek Działowy jest w Tańcu z Gwiazdami. Karol Paciorek prowadził program też w HGTV, jeżeli dobrze pamiętam.
No to jak w końcu jest? No ja na przykład, potrzebna jest ta telewizja? Ja odrzuciłem propozycję. Faktem w dużej mierze to było dlatego, nie dlatego, że nie chciałem być maskotką, chociaż też, ale dlatego, że to jest jednak TVP i gdzieś tam w pewnym momencie stwierdziłem, że do momentu, w którym TVP będzie pod rządami tej partii, która teraz jakby góruje, to ja nie będę się pojawiał ani w śniadaniówkach z TVP, ani w innych programach. I miałem właśnie propozycję, którą ostatecznie przyjął Adam Drzewicki, czyli bycie właśnie takim internetowym wysłannikiem w Europa da się lubić reedycji. I jakby Adam to Adamowi się to podoba, bo to faktycznie jakby nie mogę powiedzieć, że jakby telewizja cały czas ma bardzo dużą siłę rażenia, zwłaszcza gdy nie jest to taki właśnie gościnny występ w telewizji, a jakiś tam większy udział typu właśnie Wiktor. No Wiktor jak w momencie, gdy odpadł z agenta, nagle w ciągu jednego dnia dostał 2000 nowych followersów, więc to jest siła rażenia, ale też pytanie... Czy to wizerunkowe jest potrzebne? No Wiktor chciał, Wiktor czuje się takim entertainment manem i on zawsze chwalił to No właśnie, może po prostu róbmy to, co chcemy. No, jeżeli uważamy, że coś będzie dla nas dobre, to korzystajmy z tego. Nie mówmy, że coś jest dobre, a coś jest złe. Ten, kto chce tańczyć, niech tańczy w Tańcu z Gwiazdami i się tam realizuje. A ci, którzy chcą być w reality show, niech będą w reality show. Jakby dajmy sobie wolną rękę i korzystajmy z tych mediów tak jak chcemy z nich korzystać. Tym bardziej, że jesteśmy w medium, które jest totalnie niezależne i może robić, co chce, bo nie jesteśmy podpisani z żadną... telewizją, znaczy z żadną stacją i nie musimy wizerunkowo nikomu się narażać, więc as you wish. Zostawiłem sobie na koniec pytanie, co oznacza, że za chwilę skończę zadawać moje przydługie pytania, więc będziecie wy mogli zadać swoje, też będą mogły być przydługie oczywiście. Nawet dłuższe, pobijcie jego. Jeśli pobijcie jego pytania, nie, że pobijcie jego. Znaczy, słuchajcie, proszę tu nie bić, kolegi. O 20 zaczyna się afterparty. Ja chciałbym zdążyć na nie jednak przybyć, więc nie aż tak długie pytania. Słuchajcie, jaka jest wasza wymarzona kampania, która się nie odbyła jeszcze? W sensie, jeżeli byście mieli sobie wymyślić no absolutnie wymarzoną kampanię, to co by to było? Co byście zrobili? Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym stworzyć swój serial. I może to być jakąś platformą streamingową, ale no. Albo współpraca z YouTube'em bezpośrednio. Taka fest, gdzie YouTube mówi, macie budżet i róbcie po prostu film, albo róbcie serial cały. To jest chyba taka wymarzona współpraca dla nas. No właśnie, bo ty powiedziałeś kampania i jakby dla mnie kampania z definicji nigdy nie będzie wymarzona. W sensie, ty nie chcesz mówić, że kampanie to jest jakieś po prostu... bo zabrnę teraz i wszyscy zrezygnują z kontraktów ze mną, ale ja nigdy nie ukrywałem, że jakby kampanie bardziej lub mniej są dla mnie po prostu modelem biznesowym i ja też z tego się utrzymuję, ale przyznam szczerze, że to też potrafi być inspirujące, bo w momencie, gdy ja muszę zrobić jakiś tam film o określonej tematyce, bo klient tak narzuca, to wtedy gdzieś tam pobudzam swoje odpowiednie neurony, ale... Wszystkie, to jest ciekawe właśnie, bo w zasadzie wszystkie love brandy, które zawsze gdzieś tam miałem, bardziej lub mniej, to współpracowałem z nimi i to były czasami albo takie długie współprace kilkuletnie jak z Coca-Colą, Playem, albo takie współprace jak z Ikeą, gdzie my nie mamy de facto kontraktu takiego długofalowego, ale przez to, że nam fajnie to wychodzi i żre, to gdzieś tam cały czas jesteśmy w bliższym kontakcie. Albo to są też takie współprace jak, nie wiem, z Kankenem, który de facto no, w żaden sposób mi nigdy nie opłacił, ale uwielbiam i dlatego jestem tutaj na scenie, ładnie wyafiszowałem, albo z Konwersami, które tak samo gdzieś tam powiedzmy barterowo mi kiedyś coś podarowali, więc nie mam wymarzonej. W sensie wszystkie fajne kampanie, które chciałem robić, zrobiłem. I to też jest ważne, co zresztą Stewart mówił na swoim wystąpieniu, że warto się też odzywać do marek, bo marki czasami po prostu nie mają świadomości waszego istnienia i jeżeli wy macie jakoś faktycznie wymarzony brand, to nie trzeba siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż się ktoś odezwie, bo tego telefonu może nigdy nie ten telefon może nigdy nie nastąpić, zwłaszcza, że się pisze maila, nie dzwoni, ale tak, atakujcie, bo wy wiecie najlepiej i wy będziecie mogli uargumentować, dlaczego warto współpracować z wami i dlaczego ten brand do was pasuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To teraz pytania przydługie, jeżeli ktoś ma... Tak jest. Jak ktoś ma, to niech machnie. Ja idę. Idę, dobra.
To jest w ogóle nowy model Kankena. On dopiero niedawno, pierwszy raz Kanken stworzył kolorowy plecak, taki wielokolorowy, więc świetna sprawa. Ja mam takie pytanko, co jest dla was kluczowe przy nawiązywaniu współpracy z markami? Czy to jest to, czy jest to duża marka rozpoznawalna, czy chodzi o jej wartości, jakie prezentuje, czy są z wami zgodne, czy kasa, jaką daje na, jakby ten, no pierwsze sito, jakie jest przy nawiązywaniu współpracy z marką? Ja zawsze patrzę, co ta marka wcześniej robiła i jeżeli to są rzeczy, które do mnie przemawiały i mi się podobały, to oczywiście to do mnie przemawia. No, nie ukrywamy, że też rzeczy, które na ten moment robimy, są kosztowne, no bo jednak wynajęcie zebranie całej naszej ekipy filmowej i zorganizowanie kilku dni zdjęciowych jest dla nas kosztowne, więc oczywiście też patrzymy na to, jakim budżetem ta marka dysponuje, ale często jakby to nie ma dużego znaczenia, bo mamy takie formaty, które na przykład wymagają od nas większego zaangażowania finansowego i mniejszego. Ale przede wszystkim chyba na to, co ta marka wcześniej zrobiła i czy było to coś, co do nas przemówiło. A dla mnie poza marką, która czasami nawet może być fajna, czasami mniej fajna, no ale tak jak mówiłem wcześniej, mi zależy jednak, żebym bardziej lub mniej miał z nią kontakt, ale jednak ten brief, bo klienci często jednak zwracają uwagę na ten brief. I to jest śmieszne, ponieważ te briefy tak naprawdę istnieją tylko w głowach agencji i klientów. Nikt tak naprawdę, czy wy byście wiedzieli o czym na przykład zrobiłem film Pościele moich byłych z Ikeą. Znaczy to nie, to jest najlepszy przykład, ale są briefy, gdzie mówimy, że brand ma się pokazać w takim kontekście. Mówimy tutaj na przykład, nie wiem, Coca-Cola w świętach na przykład ma, ostatnio była kampania Jak Mikołaj, czyli musimy być dobrzy jak Mikołaj, w ogóle. I mam poczucie, że widz tego nie dostrzega, a wiem, że klientowi na tym zależy, więc ja często patrzę, czy ten brief, który dostałem, w ogóle ma potencjał rozwinięcia jakiegoś tam fabularnego, czy ja mam na to pomysł. I dopiero wtedy idę. I tak jak wspomniała też Karolina, no jednak my w tej chwili bardzo siebie cenimy budżetowo, ale nie dlatego, bo chcemy jak najbardziej się nachapać, tylko już na samym starcie nasze produkcje są dużo droższe niż produkcja przysłowiowego Kruszwila, ale nie chcę jakby, już on padł na scenie, więc nie chcę kolejnych nie wywoływać. Nie rzucajmy nazwami innych kanałów, to nie ma sensu. Ja rzuciłem, bo po prostu chciałem podać. Przysłowiowy Kruszwil. Konkret. Dlatego jakby my na starcie, w sensie ja, żeby wyjść na zero w ogóle, żeby ta produkcja mi się opłaciła, w sensie nawet nie opłaciła, tylko wyjść na zero, to ja muszę mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych poprosić i wtedy ja jestem, zakładam powiedzmy 20-30 tysięcy, ja wtedy wychodzę na zero, bo tyle produkcji. A co zawsze najwięcej, jeśli chodzi o produkcję, kosztuje u ciebie? Ekipa, no jakby co ekipa, sprzęt, ludzie, w sensie, bo to jest też ważne, że branża filmowa z definicji jest droga i od operatora czy innych ludzi, którzy pracują, nie obchodzi, czy to jest filmik do internetu, czy to jest właśnie do telewizji. Oni mają swoje stawki, swój gdzieś tam rynek własny i oni nie będą schodzić z tych pieniędzy, więc niestety, ale produkcje filmowe są zawsze i będą drogie. I to nie jest tylko ich czas, tylko to jest też ich wizja, jakby nasza ekipa filmowa, którą sobie zebrałyśmy, każda osoba to jest indywidualność niesamowita i dokłada swoją cegiełkę do tego filmu i to właśnie, że mamy tak dużą ekipę i każdy daje coś od siebie, sprawia, że te filmy finalnie wyglądają tak, a nie inaczej, więc to nie jest tylko też, że to są ludzie, ale też ich wizja na to, co finalnie pojawia się na kanale. No i właśnie jeszcze kończąc ten temat, chciałem właśnie, żeby marki też zaczęły rozumieć, bo w tej chwili ja podaję kwotę produkcji samej, to marki robią wielkie oczy. Ja, halo, dlaczego to tyle kosztuje? A równolegle wydają naprawdę dużo, dużo większe kwoty na jakieś reklamy, które później puszczają w telewizji czy w kinie, które to nawet nie są one jakoś specjalnie oglądane. Muszą dopłacić drugie tyle pieniędzy, żeby było jakieś takie wyświetlenia, które tak naprawdę też są puste, bo wiemy, jak wszyscy oglądają tak naprawdę te pre-rollowe reklamy. Jak najszybciej niech się pojawi ten przycisk pomiń, bo nie chcę tego oglądać. Chyba, że to jest na twoim kanale reklama. No właśnie. To nie pomijasz. Więc nie, no moim zdaniem marki powinny zacząć rozumieć, że jakościowy content kosztuje. I nie dlatego, że ja chcę mieć bardzo dużo pieniędzy na swoim koncie, tylko ja po prostu muszę tym ludziom zapłacić. Dziękuję bardzo. Jakieś pytanka? Tutaj, dobra. No to po co wchodziłem, mogłem tu zostać. Cześć. Cześć, ja mam takie pytanie, bo macie ogromny wpływ na swoich obserwatorów i chciałabym zapytać, czy przy wybieraniu współprac kierujecie się tym, żeby mieć jakiś pozytywny wpływ na swoich odbiorców i czy w ogóle jest ważne dla was to, żeby swoją twórczością zmieniać świat na lepsze?
No. Dziękuję. Wow, głębokie pytanie. To znaczy głębokie, naprawdę głębokie. Znaczy, ja ostatnio zacząłem, znaczy ostatnio, ja już bardzo, od kilku lat tak myślę, ale z jednej strony ja mam też takie trochę problem z tym takim moralizowaniem, bo kim ja jestem, żebym kiwał paluszkiem i mówił jakieś rzeczy. Tym bardziej, że ja czasami potrafię spojrzeć rok wstecz i mówić, co ja myślałem wtedy. Więc dla mnie taką moją cegiełką, która jest, zmienia, to jest po prostu jakiś taki ogólny optymizm, pokazywanie jakby fajnych ludzkich wartości, takich naprawdę, które zawsze będą dobre, niezależnie czy mam 10 lat, 15 czy 20, to rzeczy takie jak właśnie bycie dobrym, miłość i inne takie uniwersalne wartości są fajne i myślę, że w takich tematach warto się otaczać. Plus ja teraz na przykład mam, gdzieś tam jest, nazywam się ambasadorem kolorów i też w rozumieniu takim nie tyle kolorów, nawet kolorów realnych, tylko chciałbym, żeby świat był trochę taki bardziej żywy i też ludzie potrafili być bardziej optymistyczni, co jest paradoksem, bo ja sam walczę z tym optymizmem u siebie, żeby codziennie budzić się i mieć jakby tą wolę walki o życie. Może nie tyle co w doborze kampanii, ale w tym, co serwujemy naszym widzom, jak te filmy wyglądają, co opowiadają, jaką historię opowiadają, bo nie tworzymy swoich treści na kontrowersjach, ani na rzeczach, z którymi się nie zgadzamy, na które uważamy po prostu za demoralizujące, więc może to jest ta nasza cegiełka, i Szparagów, i Martina, i generalnie twórców konglomeratu, który stworzyliśmy, czyli że chcemy, żeby te treści nie były ogłupiające, ale też jakby, żeby po obejrzeniu tego filmu ktoś miał taką chwilę, że ale to nadal się zatrzyma, pomyśli. Może być rozrywka. To jakby tu bardziej chodzi o to, żeby uśmiechnąć się, zrelaksować i żeby nie wpływać negatywnie. No, myślę, że to, co Karolina powiedziała, to jest chyba najbardziej, żeby to nie było w żaden sposób destrukcyjne dla młodego widza. Tym bardziej, co jest dla mnie niepokojące, młodzi widzowie za bardzo jakby się... W sensie, tak jak ja się wychowywałem na wieczorynkach i innych rzeczach, tak młodzi widzowie się wychowują na nas, chcąc, nie chcąc. I jeżeli my będziemy pokazywać takie wartości negatywne, to ci ludzie tacy będą w przyszłości. Więc myślę, że to jest ważne, żeby nawet jeżeli tworzymy dla młodego widza, to może być rozrywkowe, ale to nie musi być otępiające. Dzięki. Czy z tej strony sali są jakieś pytania? O. Dobra, będę pamiętał. Mam pytanie o to, czy jest jakiś sposób, żeby ułatwić sobie tą drogę, żeby marka zobaczyła nas na początku i czy jest jakaś tematyka, która też jest chętnie wybierana przez marki, a jaka tematyka kanału jest mniej chętnie wybierana przez markę? Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili... mikro influence marketing, czyli jakby takie kanały tematyczne mają bardzo duże wzięcie. W sensie wydaje mi się, że one są też najbardziej efektywne, bo jeżeli na przykład ja mam zareklamować samochód, mając ponad 1 000 000 subskrypcji, to ja będę dużo mniej efektywny niż ktoś, kto ma nawet, nie wiem, 15 tysięcy, ale jest takim typowo jakimś tam kanałem motoryzacyjnym, ponieważ on też gromadzi tych ludzi wokół siebie, takich, którzy są zainteresowani tą tematyką. A w momencie, gdy my tworzymy kanały rozrywkowe, to jesteśmy tak naprawdę dla wszystkich i dla nikich, więc ja mówię zawsze klientom, że ja jestem totalnie wizerunkowy i ja nie mogę odpowiadać w żaden sposób za sprzedaż, bo wiem, że to nie działa. I jeżeli ktoś by chciał myśli totalnie w kontekście zarobkowym, to niech znajdzie jakąś swoją niszę, niech sprawdzi, czy faktycznie ci klienci mają jakieś budżety i niech tworzy wokół siebie społeczność związaną z danym tematem. Oczywiście to, co jest najważniejsze, to musi być zgodne z tobą, bo jeżeli ty nienawidzisz samochodów, a będziesz robić kanał motoryzacyjny, to w ogóle też nie ma racji bytu. No ale to banalne, ale po prostu dbajmy o wizerunek i nie tylko ten YouTube'owy wizerunek, tylko też prywatny wizerunek. Nie róbmy głupot na imprezach. No bo takie rzeczy się rozchodzą, więc też musimy o tym pamiętać. Więc to po prostu właśnie, bądźmy family friend. To też jest ważne. Ja niedawno miałem, rok temu miałem taką współpracę, gdzie dostałem informację, że będzie ze mną współpracować jeszcze jeden YouTuber, po czym się okazuje, że ten YouTuber nie będzie działać
i się okazało, że dlatego, ponieważ wcześniej agencja PR-owa dostała zlecenie, żeby przetrzesać cały internet i zobaczyć, jak ten twórca faktycznie w tym internecie wygląda, w sensie, czy były jakieś złe wydarzenia związane z nim. I się okazało, że coś takiego było i po prostu został odsunięty od tej kampanii. Zmieńmy świadomość tego, co wrzucamy do internetu, nie tylko w obszarze naszej działalności. Dzięki. Hej, ja mam takie pytanie. Jak przekonać marki, które są powiedzmy nowe i chcą zacząć reklamować się na YouTubie, które bardzo często wysyłają zapytanie do dziesiątek? Na początku wiadomo, że robią research i nie wiem, one mam wrażenie oczekują, że my napiszemy, że zrobimy dedykowany materiał za 300 zł brutto albo w ogóle, że z pocałowaniem ręki to najlepiej barter. I wchodzi o taką pierwszą wiadomość, którą bardzo często widzimy, że jest po prostu szablonem wysyłanym do wielu i chcemy na przykład, mamy pomysł na to, nie chcemy go sprzedawać z pierwszej ręki, no bo może kiedyś ktoś by to wziął, że chcemy zrobić materiał, który jest naprawdę, byłby jakościowy, a oni na przykład właśnie albo może by nie mieli budżetu, albo jakby nie są gotowi na to, żeby jakby otworzyć się na taką współpracę. No to o czym mówiłam, postarajcie się spotkać z tą marką i rzeczywiście przedstawić im prezentację, w której pokażecie, co możecie zrobić i jak to może finalnie wyglądać, dać przykładowy film taki. My zawsze, jeżeli dostajemy propozycję, to naszą odpowiedzią nie jest tylko opisanie filmu mailem, tylko staramy się teraz, żeby to była cała prezentacja pokazująca pomysł, propozycję tego, jak to może wyglądać i jakie to daje skutki, dla jakiego widza to jest stworzone, więc najlepiej byłoby się spotkać oczywiście z taką marką i wtedy próbować im to sprzedać, ale może właśnie stworzenie takiej kreatywnej prezentacji, która zaciekawi klienta jest dobrym pomysłem, Martin? Znaczy tak, ja sam tak często robiłem, w momencie, gdy na przykład widziałem, że ten brief, który dostałem, nie do końca jest tym, co bym chciał zrobić, ale czułem, że mogę z tego ulepić fajną rzecz, to ja powiedziałem, hej, spotkajmy się, opowiem wam o moim pomyśle i może coś się z tego urodzi. I tak właśnie wyszły naprawdę fajne u mnie projekty. Wydaje mi się, że marki coraz bardziej oczekują trochę takiego myślenia out of the box i często agencje po prostu mają swoje sprawdzone pomysły i tam klepią to samo. I nagle, gdy dostanie twórca sam wyjdzie z jakąś inicjatywą, zamiast po prostu się zgodzić na to, co zaproponowała agencja, to te agencje powiedzą, why not? Najważniejsze jest to, żeby agencje nie miały poczucia, że chcemy wykluczyć je z tego całego cyklu, bo wtedy, oj. O tak, dbajmy o agencję. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytania. Idę, kroczę. Tam było jeszcze pytanie, tam to też będzie. Dwa ostatnie pytania. Tak, ostatnie pytanie, nie ostatnie pytanie. Jeszcze zgłaszam, że tak jak w teatrze, dzwoneczek pierwszy poszedł. Też usiądę. Pytanie w takim razie, jak się tak skupiacie na tej jakości, to też jesteście w stanie dużo mniej tych filmów robić. Powiedzmy, nie wiem, jeden film na miesiąc, on kosztuje, nie wiem, dychę, 15 na ludzi, na ekipę, na to wszystko. Nie macie tych pieniędzy z wyświetleń, bo pewnie jakbyście nagrywali filmy w stylu hoduję mrówki, to z wyświetleń tych to prawda. To z tych wyświetleń tych pieniędzy byłoby dużo z samego YouTube'a. No jeżeli wy na przykład macie z tego YouTube'a tyle, że zapłacicie sobie za ZUS i za połowę na przykład filmu, no to wy w tym momencie musicie robić te reklamy w każdym filmie i no nie czujecie, że stajecie się przez to takimi zakładnikami tego, że te reklamy trzeba robić, że nie możecie robić swoich filmów, bo to muszą być reklamy wtedy? No właśnie nie, bo też staramy się edukować klientów, że czasem na przykład można stworzyć film, którego klient będzie sponsorem i będzie takim patronem tego filmu, mecenasem tego filmu i wtedy dajesz nawet informację na początku filmu, że chociaż sugeruję bardziej na końcu, ale dajesz informację, że rzeczywiście ten film powstał przy współpracy z tym klientem. My to stosujemy ostatnio w naszych filmach. Też postanowiłyśmy stworzyć taki content, który jest tańszy i nasi widzowie lubią ten content, czyli content muzyczny i po prostu to możemy realizować częściej, bo wiemy, że to się nam zwróci, tak? No, ale z
próbujemy trochę odczarować ten rynek tym, że filmy na YouTubie to może być tylko film dedykowany, w którym produkt jest całym pomysłem na film, albo film z lokowaniem, gdzie produkt pojawi się 3 razy w scenach. Nic to nie daje. Spróbujmy jakby budować z klientem film, który będzie pasował do ich wizerunku, a oni będą właśnie mecenasami tych filmów. No ale tak jak mówisz, ja trochę się czuję jednak tym zakładnikiem, dlatego też mi zależy, żeby te filmy, które już robię z tymi klientami, były też dla mnie jako filmy po prostu fajne. Ja miałem taki moment w swojej karierze, gdzie po prostu tworzyłem, bo przyszedł klient, bo mogę zarobić jakieś fajne pieniądze na tym, a z samego filmu nie byłem koniec końców jakoś specjalnie zadowolony. Ten moment już poszedł w niepamięć i tak jakbym teraz miał się cofnąć, to dla mnie każda współpraca jest jakimś fajną rzeczą i ja naprawdę jestem z tych filmów dumny i też się cieszę, że mogę pokazać, że współpraca z marką to nie musi być zło konieczne, tylko to może być coś faktycznie jakościowego i coś, co widz chce obejrzeć. No i to też jest ważne. Ja będąc niestety, bo nienawidzę tego, być biznesmenem, bo uważam, że artysta w rozumieniu osoby niepoukładanej, totalnie wrażliwej, w ogóle się nie powinien dotykać tych rzeczy organizacyjno-pieniężnych, ale ja jednak mam gdzieś z tyłu głowy, że na przykład projekt, który robię teraz z klientem X, musi też zarobić na jakiś film, który będę produkować za miesiąc bez tego klienta. I w jakiś tam sposób to działa. Przyznam też szczerze, że to, co jest dla mnie bardzo ważne i to, co też rozmawiam właśnie z innymi kolegami twórcami, ja się cieszę, że mam też długofalowe współpracy, jestem ambasadorem jakichś marek, typu na przykład właśnie Play, typu Coca-Cola, z którą przez lata gdzieś tam działałem i mam od razu już te kontrakty roczne. Ja wiem, ile zarobię w danym miesiącu i ja sobie mogę gdzieś to wszystko wyliczać. Oczywiście nie każdy ma taki komfort i wiem, że kiedyś u mnie to tak samo nastąpi. Dlatego ja też czuję, że już jestem tą jedną nogą poza YouTube'em, że jakby ja już muszę powoli z niego wyfruwać. Nie, dopiero mamy przecież plan, żeby ten YouTube zmieniać i żeby pokazywać, że właśnie treści takie, które mają się przede wszystkim podobać nam jako twórcom, są najważniejsze. Nie, no tak, ja mówię, że wyfruwam z YouTube'a już od 3 lat, więc nie słuchajcie mnie, ale nie, ale ja wierzę, że jesteśmy w stanie zmienić ten rynek, dlatego też powstał ten konglomerat Happy Endu, gdzie my mamy jakąś taką swoją utopijną wizję, nie jesteśmy biznesmenami i te wszystkie gdzieś tam sieci partnerskie mogą trochę patrzeć na nas jak na takie właśnie kolorowego ptaka, który nie pasuje do tego, ale wydaje mi się, że tą naszą taką utopijną ideologią w końcu uda nam się zbudować fajną rzecz. Może, nie wiem, przybliżymy wam może, czym w ogóle jest Happy End. Więc stwierdziliśmy w pewnym momencie, my, czyli Szparagi, Martin, Igor Ignacy, program z dupy, jego żona Miszon i Mrozik oficjalnie, że mamy takie samo zdanie na temat YouTube'a i tego, w jakim kierunku on ma się rozwijać, więc stwierdziliśmy, że połączymy siły, ale w takiej sferze kreatywnej i tym, żeby nawzajem siebie dopingować, wspierać, radzić sobie i połączyć taką wiedzę, którą każdy z nas zebrał przez te kilka lat, żeby zmieniać ten rynek i doprowadzać do tego, żeby to twórca był najważniejszą częścią tego świata, a nie biznes i nie pieniądze. Ale narcystyczne. Utopijne. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tam było, ale daleko, dobra, idę. Momencik. Kto przychodzi na after? Ktoś nie chodzi? O, to jest was na after? To jest... Tak nieśmiało się zgłaszacie. No, to normalna rzecz. Dobrze, szukam pytań. Ja się chciałam zapytać, bo powiedziałeś, żeby samemu pisać do firm, jeżeli mam jakiś pomysł i znam ludzi, którzy zajmują się na przykład prowadzeniem kont jakichś marek i czasami jak mówią, że ktoś pisze do nich jakieś wiadomości, w tym stylu oczywiście są to wtedy najprawdopodobniej osoby, które takiego pomysłu, nie wiem, na jakiś film konkretnie nie mają. I jak pisać do takiej firmy, żeby nie wbić się od razu w ten taki kosz tych ludzi takich, którzy chcą tylko pieniędzy albo, nie wiem, paczki PR-owej, czy od razu wysłać brief i, nie wiem, jakieś storyboardy. Jak to robić? No bo... Mam wrażenie, że to jest trudne. Czy muszę mieć od razu pomysł i to rozpisane od A do Z, czy mogę powiedzieć, że hej, robię fajne rzeczy, może zrobimy coś razem na tej zasadzie?
Moim zdaniem najlepiej mieć od razu wizję tego, jak byś chciała, żeby ta współpraca przebiegała i jaki masz pomysł w ogóle na pokazanie tej marki w swoich kanałach. I myślę, że to bardziej zainteresuje markę niż samo hasło: hej, mam pomysł, robię to, to i to i tak dalej. Nie, właśnie im powiedz: hej, mogę wam pomóc, ponieważ chciałabym, widzę waszą, jakby to, co wy robicie, odpowiada temu, co ja wyznaję i mam taki, taki i taki pomysł na to, żebyśmy współpracowali razem. Myślę, że im więcej im powiesz, tym chociaż też nie zasypuj ich jakąś tam długą wiadomością, bo nikt nie będzie chciał tego czytać, ale zrobić fajną, ciekawą wiadomość, która kogoś zainteresuje. Daj to też komuś do przeczytania i powiedz, czy hej, czy to w ogóle chcesz ci się to przeczytać, jakby masz jakieś uwagi i w ten sposób. Znaczy, ja bym na pewno nie odsłaniał wszystkich kart, tylko w jakiś tam sposób zaintrygował i doprowadził do spotkania, ale to, co też jest ważne, co wspomniałaś, jakby pisanie do marek w rozumieniu, napiszę na fanpage albo na Instagram marki, to się odbije faktycznie od social media ninja managera, który tak naprawdę marzy tylko, żeby wyjść do domu i nie będzie w ogóle odpisywać na tą wiadomość, albo odpisze, dziękuję i nic z tym nie zrobi. Więc fajnie, żeby w jakiś tam sposób znaleźć jednak tego klienta, czy tam agencję, która faktycznie obsługuje i uderzyć, wiedząc, że realnie uderzamy do konkretnego człowieka, bo w tej skrzynce to faktycznie możemy gdzieś tam zginąć w tym spamie. A wiem, że to wydaje się dość trudne znalezienie takiej osoby, ale jest to realne. Ja tak chyba miałem kiedyś właśnie z IKEA, pisałem do nich, fakt faktem, że koniec końców to wtedy do tej współpracy nie doszło, ale oni gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że on jest taki człowiek i może kiedyś to taka współpraca będzie miała sens. Tak samo z New Balance'em, gdzieś tam udało mi się kiedyś właśnie nawiązać kontakt, więc ci ludzie, no to są ludzie, oni żyją, oni szukają tych fajnych rozwiązań, tych pomysłów i naprawdę, jeżeli masz coś fajnego, ja cały czas sobie mówię, że jeżeli ja będę miał już pomysł na film pełnometrażowy, to ja nie będę miał problemów ze znalezieniem sponsorów i pieniędzy, ale ja muszę być przekonany, że ten projekt, który chcę zrobić, jest naprawdę fajny i warto innych ludzi nikogo zarazić. Nikogo nie utopi właśnie. Ja dwa słowa od siebie jeszcze dodam w kontekście tego komunikowania się z klientem czy z marką. Ja wiem, że to zabrzmi jak banał, ale nie zniechęcajcie się. Po pierwsze dlatego, że oni bardzo długo mogą nie odpisywać. Po drugie dlatego, że my nigdy mogą nie odpisać. Ale to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma was w dupie, tylko to jest agencja i oni to muszą najpierw u siebie przemyśleć, potem zapytać klienta. Klient jest akurat teraz na urlopie i nie ma się z kim dzwonić. To wszystko bardzo długo trwa. Średnio duże procesy new biznesowe w agencjach trwają rok. W sensie od pierwszego kontaktu z klientem do podpisania umowy mija 12 miesięcy. Oczywiście w przypadku mniejszych współprac to idzie szybciej, ale po prostu chciałem to podkreślić, że to się może nie udać nie dlatego, że komuś się pomysł nie spodobał, tylko na przykład nie ma dzisiaj, nie mają na to budżetu, albo mają inną strategię, albo cokolwiek. Więc ważne, żeby się nie zniechęcić. No właśnie, bo to też jest ważne, że jednak czasami klienci mają swoje całe kampanie roczne i gdzieś tam trzeba to się jednak strzelić. Ale tak jak mówię, to, że IKEA mi powie w tym momencie dziękujemy, na razie nie chcemy z tobą współpracować, bo nie mamy jakby na ciebie tutaj koncepcji i nie pasujesz, to nie znaczy, że za rok się nie odezwą. I właśnie się tak u mnie nastąpiło, że wtedy raz podziękowali, a później się odezwali i współpracujemy do dzisiaj, więc wydaje mi się, że warto pokazać się mimo wszystko. No i listopad, grudzień, co nie? Bo budżety się kończą, trzeba je wydać. To listopad, grudzień to są bardzo dobre miesiące. Tak. Czy jeszcze jakieś pytanka? Dobrze, to ja tylko jeszcze dodam, bo tak zawsze gdzieś tam na eventach mówię, czy nie mówię właśnie, teraz pierwszy raz mówię, ale mam... Zawsze Martin. Ale mam takie poczucie właśnie, że ja sobie gdzieś tam stoję na przykład na afterach czy coś i ludzie nie chcą do mnie podejść, mimo że mają by chętnie ze mną pogadali, więc ja będę na afterze i chętnie sobie z wami porozmawiam, jeżeli ktoś ma jakieś indywidualne pytania, to i teraz i później będę do waszej dyspozycji i nie musicie się nas bać, bo my nie gryziemy. Przynajmniej nie publicznie. Bardzo dziękujemy w takim razie, że zostaliście na tym ostatnim... Prywatnie też nie gryzę. Na tym ostatnim panelu. No może raz udało, no nieważne. Karolina Pielesiak, Martin Stankiewicz, duże brawa, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Karolina, Martin, Łukasz. Słuchajcie, ostatnia prelekcja dzisiaj, właściwie rozmowa. I widzimy się o 20:00.